Cześć, ja jestem Wojtek. Dostałem kilka maili z prośbą o pokazanie, jak czyszczę swój pistolet lakierniczy. Chciałbym pokazać Wam krótki filmik instruktażowy, jak ja to robię, aby pistolet służył na kolejne lata. Zapraszam do oglądania. Czyszczenie pistoletu zaczynam od kilkukrotnego przepłukania pistoletu rozcieńczalnikiem nitro. Następnie potrzebować będziemy jakiegoś naczynia, w którym będziemy mieć poszczególne elementy pistoletu. Może być to jakieś pudełko albo miska. Nalewam rozcieńczalnik i zaczynam rozkręcać pistolet. Zaczynam od demontażu iglicy pistoletu. Następnie nakrętka oraz motylek. Następnie odkręcam kubek i zaczynam demontaż głowicy pistoletu. Odkręcam głowicę, wyjmuję plastik i wkładam to do nitra. Teraz pędzelkiem albo zwykłą szczoteczką czyszczę poszczególne elementy pistoletu. W przypadku głowicy posługuję się specjalnym wyciorem. Różnej wielkości wyciory znajdziemy w specjalnym zestawie do czyszczenia pistoletów. Teraz przyszedł czas na korpus pistoletu. Można to czyścić na różne sposoby. Pierwszy sposób to zwykłe pędzelkowanie i przepłukiwanie pistoletu, jak to jest tutaj pokazane. Inny sposób jest następujący. Bierzemy jakiś mini pistolet o małej dyszy. Ja posiadam taki dziwaczny. Ważne, aby dawał on strumień punktowy. Wlewam do niego niewielką ilość rozcieńczalnika nitro, a następnie, jak to pokazano na filmie, przepłukuję, wypłukując resztki farby pozostałe w pistolecie. Jeżeli pistolet mamy już umyty, przystępujemy do mycia kubka. Niestety mój kubek ma już kilka ładnych lat, także nie wygląda zbyt ciekawie. Najważniejsze, aby gwint oraz całe wnętrze było w nienagannym stanie. Po umyciu kubka z pistoletu myję linijkę oraz ewentualnie kubek lakierniczy. I gotowe. Chwilę oczekujemy, aby rozcieńczalnik mógł odparować i przystępujemy do montażu pistoletu. Skręcanie to odwrotna czynność do rozkręcania, czyli zaczynam od głowicy, później iglica, kolejna część to nakrętka i motylek, a na końcu kubek. Ostatnia czynność to wlanie niewielkiej ilości nitra, przepłukanie go oraz przedmuchanie. Warto poświęcić te kilka minut na czyszczenie i mieć pewność, że w pistolecie nie pozostały resztki lakieru. Ja osobiście taką czynność wykonuję po każdym lakierowaniu. Dzięki, że dotrwaliście do końca. Myślę, że jasno i zrozumiale pokazałem cały proces czyszczenia. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie komentarze. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, cześć!